apel władz miasta spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wśród propozycji są m.in. place zabaw, zagospodarowanie nieużytków czy budowa oświetlenia ulic. Wpłynęło 140 parę, poniżej 150 wniosków. Będzie ich, sądzę, mniej, bo mamy dużo przypadków, że ten sam kawałek ulicy czy kawałek inwestycji był zgłoszony kilkakrotnie, więc będziemy się kontaktować, żeby to był jakby jeden projekt. No, potrzebujemy w tej chwili tego czasu, żeby je zweryfikować pod względem formalnym. Będą ogłoszone oficjalnie i poddane procedurze głosowań. Spodziewał się pan, że tyle wniosków napłynie? Tak. Tak, spodziewałem się, że będzie ich dużo. Wszystkie te wnioski zostały przekazane do wydziałów merytorycznych, aby zostały przeglądnięte i tak wstępnie zaopiniowane, można by tak to określić, ponieważ trzeba sprawdzić, czy te wnioski dotyczą terenu miasta Jeleniej Góry, czy to jest związane z własnością miasta, czy z własnością prywatną. Obiecuję, że wszystkie te wnioski, które nawet nie uzyskają poparcia, ja będę, budując budżet, starał się je uwzględnić. Od 13 do 22 października mieszkańcy Jeleniej Góry będą mogli głosować projekty, których realizację uważają za najbardziej przydatną miastu. Te, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną wykonane w przyszłym roku. Wszystkie natomiast już niebawem będzie można znaleźć na stronach internetowych miasta.